To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A te ciekawe treści dziś będą przekazywali Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz z CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Zaczynamy, Łukaszu, od giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Przyglądamy się głównym wskaźnikom. No i można powiedzieć, tym wskaźnikom to nic nie jest w stanie zaszkodzić, bo nawet pod koniec dnia, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił dobry werdykt dla frankowiczów, a zły dla banków, to i tak nasza giełda i nawet nasze banki wyglądają naprawdę nieźle. Jesteśmy ostatnio przyzwyczajeni, że WIG20 czy WIG to jest indeks, który bywa najmocniejszy na naszym kontynencie. W ogóle WIG20, WIG, MWIG40 to są wskaźniki, które od początku tego roku urosły o po kilkanaście procent. O, to właśnie dobrze to rozgraniczyłeś, bo właśnie zależy, którym wskaźnikom, bo faktycznie tych największych spółek radzą sobie nieźle i pobijają szczyty, natomiast no gorzej z tymi, im mniejsze spółki, tym gorzej. No i tak, mamy WIG20 w dolarach, to już jest ponad 24% w tym roku i tutaj widać, zresztą to idzie w parze, kondycja indeksu złotego i tego, co się dzieje na naszej giełdzie, naprawdę jest zbieżna. Czyli jednocześnie inwestorzy zagraniczni, oprócz właśnie dodatniej imponującej stopy zwrotu na akcjach polskich, mają jeszcze poprawioną im plus sytuację w związku z kursem złotego. I dzisiaj na WIG20 w dolarach jesteśmy przy wczorajszych maksimach, z tym, że no w tym momencie jest 15.40, gdy to nagrywamy, z tym, że wczoraj na chwilę byliśmy na tych poziomach, a dzisiaj już kilka razy o ten opór zahaczaliśmy, więc zdecydowanie lepiej. WIG, nowy max, MWIG40 też nowy max, oczywiście w tym trendzie, więc to wygląda nieźle. Natomiast jeżeli idziemy dalej, SWIG80 już nie ma tej dynamiki, natomiast no, generalnie na wykresie jesteśmy dalej długoterminowo. NC indeks, na co warto zwrócić uwagę, no tutaj jest naprawdę odbiega od pozostałych indeksów. Wnioski nasuwają się więc same. Wzrosty są napędzane dużymi kapitałami, głównie z ETF-ów, głównie z rynków zagranicznych, inwestorów zagranicznych. Zresztą ostatnie doniesienia, jeżeli chodzi o inwestycje w Polaków w funduszach inwestycyjnych, wyraźnie pokazują, że trzymamy się z dala od ryzykownych funduszy, przede wszystkim zdecydowanie z daleka i nie chcemy w tym momencie inwestować w fundusze akcyjne, ale również jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, to widać też sporą rezerwę do ryzyka, głównie instrumenty dłużne. Nie ma się co dziwić, no bo gdy pamiętajmy o tym, że inwestor indywidualny, który nie jest multimilionerem, no ma ograniczone środki i te środki może sobie z powodzeniem i dość komfortowo lokować na choćby zwykłych lokatach, gdzie są dość, przynajmniej nominalnie, oczywiście nie realnie, nie bierzemy pod uwagę inflacji, tylko nominalnie są wysokie stopy zwrotu, więc on jest w stanie wybierać takie instrumenty i woli to robić. Natomiast jednocześnie insiderzy czy głównie akcjonariusze no ściągają albo w formie buybacków, albo w inny sposób swoje spółki z giełdy. Ja to widzę optymistycznie, czyli po pierwsze ci najdrobniejsi inwestorzy, którzy nigdy nie stanowią siły trendu, bardziej odbierają tak historycznie akcje podczas dystrybucji, no to oni w tym momencie nie uczestniczą w ruchu, ale wchodzą na rynki obligacji docelowo, gdy będą niższe stopy procentowe, będą mieli te środki. Jednocześnie inwestorzy najwięksi portfelowi w spółkach, czy też przejmujący, czy też zarządy widzą, uznają te wyceny, które są za relatywnie niskie i bardzo atrakcyjne i ściągają spółki albo pakiety akcji z giełdy, czyli muszą widzieć, że w przyszłości kondycja będzie o wiele lepsza.
trzeba to według mnie dość optymistycznie podsumować i tak na to w tym momencie patrzeć. To w tej chwili, Maćku, chyba będziemy sumowali optymistycznie jedną ze spółek ważniejszych na rynku warszawskim, CD Projekt, producent giełd. To jest spółka, która w notowaniach giełdowych wypadała słabo od marca do maja, ale ostatnie tygodnie, dni nawet, to jest czas dużego ruchu w górę. CD Projekt osiąga wartości największe od ponad roku. No i myślę, że takim bodźcem do wzrostów najpoważniejszym była wiadomość, że do gry Cyberpunk 2777 będzie dodany dodatek Widmo Wolności. Tak, to jest taki trochę zwrot spadającej gwiazdy GPW, no bo gwiazdą była na pewno roku 2021 przed premierą gry Cyberpunk, no potem ta gwiazda zaczęła nam spadać, no i teraz powoli odbija. Faktycznie tym impulsem takim była informacja o tym dodatku Widmo Wolności, natomiast wydaje mi się, że to był jedynie taki impuls. Wprawdzie ten dodatek, on nie będzie tylko dodatkiem, ale częściowo ma zniwelować te błędy, które stały się przyczyną problemów w ogóle całego CD Projektu właśnie poprzez obawy związane z tym, jak będzie się kształtowała sprzedaż gry Cyberpunk po premierze. To, co wpłynęło na negatywne oceny i ogólnie na problemy, no ma być teraz w dużej mierze naprawione. Dodatek ma być na konsole nowej generacji, czyli ma wrócić to, ma to dać takie nowe życie tej grze. Zresztą w kontekście Cyberpunka to wielokrotnie było powtarzane u nas również w programie, że świat gier rządzi się trochę innymi prawami, więc tutaj nawet te tytuły po 2 latach, czy mamy 2,5 roku od premiery, no one cały czas mogą cieszyć się powodzeniem. Tak jak choćby świetnym przykładem w przypadku CD Projektu jest gra Wiedźmin, która jest tym głównym źródłem zysków spółki, no ale może to się zmienić właśnie po tak długim czasie i ten Cyberpunk może powrócić do łask. Natomiast to też, o czym dzisiaj mówimy, to jest trochę taka aktualizacja sytuacji z CD Projektu względem tego, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu, bo 2 tygodnie temu jeszcze wszystko było tak naprawdę przed tym, co się wydarzyło w tym momencie, czyli przed tym oczekiwanym short squeezem. Mówiliśmy właśnie, że ze względu na duże zaangażowanie funduszy w krótkie pozycje, największe na GPW, no bo tutaj jeszcze 2 tygodnie temu mieliśmy 6 funduszy, które były zaangażowane w krótkie pozycje na CD Projekcie. No, część musi się na podstawie właśnie jakiegoś impulsu zacząć z tych pozycji wycofywać. No i to właśnie się dzieje. Gdybyśmy mogli sobie zerknąć na porównanie, tak zrobimy takie porównanie rejestru krótkiej sprzedaży sprzed 2 tygodni i tego, co mamy dziś. Czyli to górne okno, które tu widać, to jest właśnie wartość dzisiejsza, przynajmniej sprzed 2 tygodni, to dolne to jest dzisiejsza. No i jak widać, przede wszystkim mieliśmy 6 podmiotów, teraz mamy 5 podmiotów. I co ważne, jeden z nich, czyli Mirabella Financial, 2 tygodnie temu miało nieco ponad 0,5% zaangażowania, tam było 0,54%, dziś już w tym rejestrze nie ma. To nie znaczy, że zamknęła całkowicie swoje pozycje, natomiast na pewno zeszła poniżej 0,5%, czyli tego poziomu obowiązkowego raportowania. Kolejne, Gladstone miał 0,93%, teraz jest 0,65%, i AQR 0,69%, teraz 0,59%. Tak? Czyli mamy tutaj spadek około do poziomu około 3,5-4%. Jeszcze te 2 tygodnie temu to było około 5%. Mówię około, dlatego że no przede wszystkim w przypadku Mirabelli nie wiadomo, czy tam nie jest na przykład 0,49 w tym momencie. Można zakładać nawet ten scenariusz, że tyle jest, czyli i tak ten potencjał dalszego wyciskania tych pozycji krótkich, czy tego potencjalnego short squeeze, na który czeka rynek, jest bardzo duży. No a jeżeli spojrzymy na wykres i w tym momencie mamy kolejną sesję imponującą, bo dziś spółka zyskuje, no na tym slajdzie jeszcze tego nie widać, ale mamy o godzinie 16, czyli na godzinę przed zamknięciem sesji w czwartek 6% na plusie, no to potencjał tego, że kolejne fundusze będą musiały domykać swoje pozycje krótkie, no robi się coraz większy. No a technicznie jesteśmy pod
istotnym, nad istotnym wsparciem na poziomie 150 zł za akcję. No i zmierzamy w kierunku poziomu 188, czyli to jest kolejny opór, na którym rynek może się zatrzymać. Przestrzeń jeszcze tu jest spora. No i to jest przestrzeń właśnie, która może spowodować ten taki poprzez efekt kuli śnieżnej właśnie realizację kolejnych zleceń. No i to byłby ten scenariusz, na który czekają spekulanci, więc tutaj na pewno potencjał jest. Co do samej gry, no, tutaj, która była impulsem, tak jak wspomniałem, no, wydaje mi się, że to raczej należy traktować mimo wszystko jako impuls, bo aż potwierdzających taką wycenę wzrostów to raczej nie zapewni, chociaż nie wiadomo, tak? No jeżeli rzeczywiście to będzie poprawa całego otoczenia związanego z cyberpunkiem, czyli nie tylko dodatek, bo sam dodatek ma być niedrogi, bo to jest około 99 zł, tak jest wyceniana ten dodatek, lub 30 dolarów, co w zależności od serwisu, no to może nie jest dużo, no ale efekt skali plus właśnie powrót do tego pierwotnego tytułu, no może być dla spółki zbawienny. No i chyba na to liczą z jednej strony gracze, którzy czekają wreszcie na tę dopracowaną grę, no ale w kontekście samej spółki, no przede wszystkim inwestorzy. Także to może być ten czynnik, który wraz z właśnie z dalszymi domykaniami pozycji krótkich, no bo musi dojść do takiego poziomu, kiedy to dojdzie. Zresztą jak sobie przypomnimy sytuację z 2021 roku po premierze Cyberpunka, no wtedy ten scenariusz wyglądał dokładnie tak samo. Też taki short squeeze, który się pojawił w ciągu jednej sesji, tak naprawdę podbił kurs o kilkanaście procent. No więc to są scenariusze realne przy tak dużym zaangażowaniu. To oczywiście nie jest scenariusz GameStop czy tych spółek memowych ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mówimy o dużo większym kapitale i innych poziomach i spółce, która cały czas jest mocna. To nie jest spółka taka właśnie jak GameStop, tak? Czyli tutaj spółka ma podstawy, miała swoje problemy, no ale rynek chyba zaczyna wierzyć w to, że z tych problemów wyjdzie obronną ręką i właśnie powróci ta gwiazda, która świeciła jeszcze dwa lata temu. Z problemów obronną ręką to wychodzą na pewno polscy frankowicze, bo rozmawiamy 15 czerwca, czyli w dniu, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję w sprawie sporu o kredyty frankowe. To są decyzje spodziewane. TSUE stanął po stronie frankowiczów. W dodatku okazało się, że banki nie mogą od kredytobiorców żądać jakiejś takiej nadzwyczajnej opłaty za korzystanie z użyczonego im kapitału. No ale ponieważ takiego werdyktu spodziewano się już dawno, to już, jak to się mówi, było w cenach, to nie widzimy jakiegoś wstrząsu na polskich bankach. WIG banki ostatnio na poziomach tak wysokich jak w kwietniu 2022 roku. No wręcz przeciwnie bym powiedział, no bo przecież mieliśmy wczoraj bardzo duże wzrosty przed decyzją i dzisiaj Millennium Bank, który jest uznawany za ten najbardziej, który może być dotknięty właśnie tą decyzją, Millennium i mBank, przynajmniej rynek tak uznawał, no Millennium dzisiaj jest plus 5, mBank na 0, tutaj widzimy WIG banki wykres. Nic się nie stało, tak naprawdę mamy od października wyraźną hossę z tym przystankiem właśnie w lutym, gdzie była mocniejsza korekta, tam gdzieś pojawiała się właśnie informacja od rzecznika. Widać, że zupełnie sobie z tego inwestorzy nic nie robią, co oznaczać musi, że pomimo, że ta decyzja na pewno jest bardzo dotkliwa i będą reperkusje, jeżeli chodzi właśnie o konieczność jakichś dostosowań, jeżeli chodzi o adekwatność kapitałową, to zostanie w jakiś sposób przerzucone na pewno na klientów. Nie ma też takiej różnorodności, jeżeli chodzi o polskie banki. Oczywiście są takie, które w kredyty w ogóle nie są uwikłane albo mniej, a inne bardziej. Natomiast to nie jest tak, że jakaś grupa będzie bardziej uprzywilejowana w tym momencie, miała lepszą sytuację konkurencyjną. Więc pewnie to dotknie generalnie klientów. Natomiast wygląda na to, że rynek się tego nie obawia i wreszcie mamy temat zamknięty i za sobą. Kontynuujemy dalej ugody, kontynuujemy dalej niekorzystne dla banków, ale zapisane już też w rezerwach właśnie wygasanie tych umów. Natomiast przestrzegałbym właśnie przed teraz optymizmem, że to już jest wszystko za nami.
Sytuacja jest na tyle poważna, szczególnie dla tych dwóch banków, Millennium i mBank, że właściwie gwarantuję, że przy pierwszej mocniejszej korekcie, przy pierwszym negatywnym podejściu inwestorów do rynku, przy pierwszym pesymizmie poważniejszy, który ogólnie na rynkach się pojawi, to bardzo szybko sobie to inwestorzy przypomną i na bankach, i na tych pewnie dwóch bankach mogą być te korekty relatywnie bardziej krwawe. Więc o tym trzeba pamiętać, trzeba być tego świadomy. Natomiast widać, że żadnej tragedii nie ma, inwestorzy są bardzo spokojni. No Millennium to w ogóle on zrobił nawet taki podwójne dno i wyszedł z tego prostokąta górą, więc w ogóle to wygląda nieźle, już relatywnie to fantastycznie jak na sytuację, ale trzeba być ostrożnym. Inwestujący w polskie banki są spokojni, a czy Maćku spokojni są ci, którzy inwestują w producentów marihuany? Zaglądamy do tego koszyka z producentami marihuany, no i widzimy, że tam od pewnego czasu mamy dno i chyba jakieś tylko drobne symptomy poprawy. No myślę, że spokojni nie są, tutaj mamy trend taki regularny, spadkowy, przecież od 2021 roku i to patrząc szeroko zarówno właśnie na tym koszyku producentów marihuany, to akurat jest wykres tygodniowy pokazany tak, żeby pokazać jak to jest gigantyczna skala tych spadków, z jakich poziomów schodzimy i jak długo uklepywane jest to dno. Także no być może ci, którzy już zainwestowali w tym roku, kiedy to dno było uklepywane, bo mamy je uklepywane przy początku tego roku, no to mogą być nieco spokojniejsi, natomiast nie ci, którzy tam wysoko w 2021 roku inwestowali, no to długo może zająć im odbijanie, chociaż potencjał teoretycznie oczywiście jest, ale tutaj musiałoby być gigantyczne, to wzrosty byłyby rzędu kilkudziesięciu tysięcy procent, no to jest boom i bańka porównywalna musiała być z najmocniejszymi kryptowalutami, także no może być ciężko, więc o ten spokój też raczej nie będzie łatwo. Natomiast w tym momencie cały czas już przez te pół roku można się zastanawiać, czy te dołki już kupować, czy ich nie kupować. No bo przecież, zwłaszcza w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo to są spółki kanadyjskie, ale one są notowane na giełdzie już teraz również nowojorskiej, to są spółki, które liczą na to, że te procesy legalizacji, czy najpierw wcześniej depenalizacji, potem legalizacji marihuany, że one się zakończą na szczeblu federalnym, że nie tylko tak jak teraz, tam mamy 20 kilka stanów, które już pozwalają na sprzedaż, na używanie marihuany, no i że jednak tutaj to zostanie w jakiś sposób uregulowane federalnie. No i biorąc pod uwagę, że mamy rok wyborczy w przyszłym roku, 2024, a historia lubi się powtarzać, to jest duża szansa, że tutaj Joe Biden, zobaczymy jeszcze jak tutaj póki co jest kandydatem, zobaczymy czy będzie utrzymywał chęć reelekcji, no ale to ponownie może być jeden z elementów tej gry wyborczej, czyli właśnie trafienie do wyborców obietnicami związanymi z legalizacją na szczeblu federalnym, na to w jaki sposób na pewno by pobudziło rynek, nie pewnie aż tak jak w 2019 przed wyborami, natomiast mogłoby tutaj jakieś wzrosty się pojawić. I tutaj już niektóre spółki wychodzą przed szereg, w jaki sposób się przygotowują do tego, że ta marihuana w Stanach Zjednoczonych będzie jej sprzedaż na wysokim poziomie. Tutaj przykładem dobrym jest jeden z liderów tego rynku, spółka Canopy Growth, która z jednej strony informuje o tym, że spodziewa się, że do 2026 roku ten rynek będzie warty około 50 miliardów dolarów, rynek marihuany, dokonuje zakupów, czy nie czekając jeszcze na te zakończenie tych procesów wszystkich legalizacyjnych na szczeblu federalnych, dokonuje zakupów spółek amerykańskich, dlatego konsoliduje swoje działania w ramach już swojej obecnej spółki, wydziela inną spółkę, która będzie na tym rynku działała, tak żeby pozyskiwać fundusze, czyli tutaj to, co nie jest póki co możliwe, bo te spółki, dopóki nie ma tej legalizacji pełnej, one są nieco odcięte od finansowania, więc też tutaj idzie w tę stronę i to może być taki wstęp do tego, żeby inne spółki poszły tym śladem. A jeżeli tak będzie, no to mamy potencjał gigantyczny, bo wszystkie te spółki największe z tego rynku, czyli te, jeśli byśmy mogli sobie pokazać wykresy, bo to fajnie wygląda zarówno Canopy Growth,
Growth, jak Aurora Cannabis, Tilray, to są giganci tego rynku, spółki właśnie kanadyjskie działające w Stanach Zjednoczonych, one wszystkie wyglądają bardzo podobne, one szurają po dnie i tutaj, jeżeli patrzymy, dzisiaj spojrzałem na raporty Morningstar, które są dostępne na platformie Next Generation, wszystkie te spółki, ich wycena względem wartości godziwej, tej wartości teoretycznej jest bardzo niska, jest zaniżona o około 75%. Tutaj tak patrząc po kolei, mamy Canopy Growth, która teraz jest wyceniana na poziomie 67 centów za akcję. Ta wartość godziwa jest na poziomie 2,79. Aurora Cannabis pół dolara, ta wartość godziwa 2,39. Tak samo Tilray też czterokrotnie niżej, więc tutaj potencjał jest, no tylko trzeba pewnie trafić na moment. Ale biorąc pod uwagę, że idą te wybory, ten moment może się zdarzyć, także spekulacyjnie na pewno jest to ciekawy instrument. No tylko pytanie, czy warto czekać i to dno dalej uklepywać, tak? No bo to podejrzewam, że tak jak mówiliśmy o short squeeze w przypadku CD Projektu, tutaj też, jeżeli by doszło tego typu właśnie pozytywnego efektu, to też wyskok mógł być bardzo duży, ale czy to nastąpi kiedy, no to jest oczywiście, jak zawsze w tradingu, timing to podstawa. To teraz pora, Łukaszu, na wielką spółkę Tesla Ilona Muska. Tutaj jak spojrzymy na wykres, to mamy takie strome wspinanie się od końca kwietnia. Takim argumentem, który pomaga ostatnio na pewno Tesli, to jest decyzja General Motors i Forda o przyjęciu złącza ładowania Tesli. No i te wzrosty są tak poważne, że nawiasem mówiąc, Elon Musk wrócił na pozycję najbogatszego człowieka świata. Tę pozycję tracił przez ładnych kilka miesięcy w tym roku. No tutaj kluczowe było przecięcie tego $200. I w momencie, gdy kurs $200 został przecięty zdecydowanie, no to można było definitywnie powiedzieć, że ten trend spadkowy no się zakończył w tym momencie. Analiza techniczna średnioterminowa za wiele akurat na Tesli nie daje, no bo tutaj te ruchy są tak głębokie, pogłębiane, zmienność w momentach właśnie takich przesileń jest bardzo duża, wszystkie poziomy są regularnie łamane, więc to tylko tak orientacyjnie naprawdę te $200 przecięte jest znamienne. Faktycznie ostatnie te kilkanaście dni wzrostów to regularnie sesja za sesją nowe szczyty, no ponad 100% już w tym roku. I teraz to, co wspomniałeś, to na pewno, jeżeli chodzi o ładowarki. Co ciekawe, są jeszcze inne elementy, one nie przeszkadzają w tym, że Tesla będzie miała coraz niższe marże i właściwie to ona ten trend inicjuje obniżania cen samochodów elektrycznych. Ale jak inwestorzy sprytnie, zresztą przyzwyczaili nas do tego, że zawsze są w stanie wymyśleć bardzo sprytne, nowe wytłumaczenie dla wzrostu w cenie, dlaczego warto tę Teslę wyceniać w tych gigantycznych wskaźnikach cena, zysk. Pewnie jak tak dalej z kursem pójdzie, to zaraz będziemy mieli 100 na cena, zysk. I inwestorzy mówią, że nie myślmy o Tesli jako spółce samochodowej, samochodów elektrycznych, to też, ale najważniejsze jest myślmy o tej spółce jako o sztucznej inteligencji, ponieważ to są tak zaawansowane algorytmy i produkty, które mogą być właśnie przez Teslę związane z samochodami, dostarczane, to jest sztuczna inteligencja i to jest ta premia, za to warto w związku tyle płacić. No to ja mówiąc szczerze, z dużą rezerwą podchodzę do tego, no bo w momencie, gdyby sytuacja na rynku się pogorszyła, to myślę, że szybko o tym inwestorzy zapomną. Mamy już takie przykłady, między innymi Salesforce na przykład, gdzie ta sztuczna inteligencja jej wpływ szybko wyparował. Tam, gdzie nie jest on zdecydowany, no to jest to myślę, można być wrażliwym na takie korekty. Natomiast kolejny punkt, i to jest akurat ważne, to co się wczoraj stało z Fedem, myślę, że inwestorzy też na Tesli pod to grali. No pamiętajmy, to jest spółki tego typu samochodów elektrycznych potrzebują sporo kapitału, to są spółki wzrostowe. Jeżeli mamy pauzę w podwyżkach Fedu i oczekiwania gdzieś na ten pivot coraz większe, czyli niższe koszty, łatwiej będzie zdobywać finansowanie, łatwiej działać na rynku. No i właśnie, i zresztą widzimy też cały sektor samochodów elektrycznych, w tym chińskich,
naprawdę nieźle sobie ostatnio radzi, to czasami są bardzo pokaźne wzrosty. Też ten ruch chińskiego banku centralnego, który mieliśmy w tym roku, na pewno też ulży w efekcie, oczywiście nie bezpośrednio, ale w efekcie ulży trochę konsumentom w Chinach. To może poprawić sprzedaż. Więc tutaj jest parę elementów, które dotyczą również całego sektora samochodów elektrycznych. I właśnie jak już jesteśmy przy sektorze i przy tym chińskim rynku, no to warto zwrócić uwagę na ten news z firmy XPeng, chińskich samochodów. Tutaj ona zawsze była, ta firma, względnie z tyłu, ta sprzedaż kulała słabo, to podejściem raczej sceptyczne mieli inwestorzy coraz bardziej do tej spółki, natomiast no, okazuje się, że spółka doprowadziła do wyprodukowania już tego modułu autonomicznego, który został zaakceptowany do używania w dużych, na drogach ekspresowych i na głównych drogach okalających stolice Chin i można tam się właśnie poruszać autonomicznie. Tak skrótowo, no ja dokładnie też nie znam tej technologii, więc tak obrazowo ja to rozumiem, że to jest poziom taki jak początkującego kierowcy, który już ma prawo jazdy, no czyli dość na tego typu drogach wydaje się, że to jest wystarczające. Więc widać, że dzieje się i tutaj zataczamy właśnie i idziemy do tego miejsca sztucznej inteligencji, bo im więcej będziemy mieli sygnałów również od konkurencji, że gdzieś tam zbliżamy się do tego kolejnego poziomu autonomiczności, to na pewno najbardziej będzie na tym zyskiwać Tesla. I to inwestorzy lubią, za to Tesle kochają, za tą możliwość marzeń i odzwierciedlają to w wysokich wycenach cena, zyski, kursie. A skoro mówimy o sztucznej inteligencji, to przenosimy się teraz do branży układów scalonych. Niedawno wiele miejsca żeśmy w tym programie poświęcali spółce Nvidia, dynamicznie drożejące, ale bardzo ładnie drożeje także spółka AMD. Najwyższe ma notowania od kilkunastu miesięcy. No i tutaj mamy do czynienia w wypadku AMD z chipami sztucznej inteligencji. No, między innymi dla Amazona, bo doszło do porozumienia między tymi dwoma spółkami. Tak, oczywiście. No ale jeżeli tutaj uznamy, że tam gorączką złota jest na rynku właśnie ta sztuczna inteligencja, no to wiadomo, że w czasie gorączki złota tymi pewniakami co do zysków są producenci łopat, także tutaj można powiedzieć, że ta AMD jest takim kolejnym producentem tej łopaty, w którą wierzy rynek. No zresztą z tych kandydatów no można jeszcze by spojrzeć na pewno na Intela, czyli tę spółkę, która też może zyskiwać, a znaczy ona technologicznie jest w tyle. No i tutaj faktycznie to AMD w tym momencie jest tym goniącym Nvidia, chociaż nawet porównując sobie skalę wzrostów Nvidia versus AMD, no AMD ma imponujący okres, bo tutaj od początku roku mamy wzrosty o 100%, także no myślę, że każdy inwestor może być z takiej inwestycji zadowolony, no ale w przypadku Nvidia te wzrosty przekroczyły już 200%, więc no i też co ważne, na Nvidia jesteśmy już 20 kilka procent powyżej poprzednich historycznych szczytów, a tutaj jak widać na wykresie AMD jednak jeszcze do tych poziomów no, kawałek ma, tak? Tutaj jesteśmy razem w tym momencie pod istotnym poziomem oporu, czyli te 133 dolary, no teraz rynek jest w okolicach 130, no ale to jest kolejny opór, który stoi jeszcze na przeszkodzie, no i pytanie, na ile ta wiara w to porozumienie, w tę umowę z Amazonem plus później dalsze działanie na wykorzystanie tych procesorów, no bo teraz ostatnio spółka zaprezentowała ten taki ładnie roboczo nazwany procesor Bergamo, który ma być konkurentem dla tego procesora Grace od Nvidia. No jeżeli faktycznie on się sprawdzi, to będzie produkt konkurencyjny, no to jest szansa oczywiście, że na tym wykresie, który przed chwilą był widoczny, będziemy ponownie zmierzać w stronę szczytów, czyli to były poziomy z grudnia jeszcze 2021. No i jeżeli jeszcze, no dalej idąc w analogię, faktycznie będzie to realny konkurent, no bo Nvidia jest mocno do przodu tutaj pod względem technologicznym, pod względem już też doświadczenia właśnie w tych procesorach. Sama wycena Nvidia przecież już wcześniej była bardzo wysoka, też dzięki
takiemu boomowi, tej gorączce wtedy złota na rynku kryptowalut, gdzie tutaj procesory NVIDIA też i popyt na nie był gigantyczny. No i pomimo wtedy tak wielkiej wyceny, teraz jesteśmy jeszcze te kilkadziesiąt procent wyżej. No także AMD jeszcze tutaj ma sporą drogę do pokonania. Wielu analityków, tych zaangażowanych w rynek technologiczny, bo to jednak trzeba poświęcić na pewno sporo na analizę tych kwestii czysto technicznych, jak tutaj to się kształtuje, ale wielu, tak przeglądałem prasę, czy Bloomberga, czy Wall Street Journal, wielu jest dość sceptycznych względem właśnie możliwości dogonienia AMD, NVIDIA przez AMD. No więc no, to jest taka pewnie niewiadoma i myślę, że kolejny rok może pokazać, na ile ten wyścig będzie udany, tak? Czyli czy będzie pozostawać jednak daleko, daleko w tyle, czy dogoni. I sama spółka, zresztą w zeszłym roku tej pani prezes tej spółki, nie pamiętam nazwiska, ale wspominała podczas prezentacji wyników, że oczekuje, że właśnie ta sztuczna inteligencja będzie motorem napędowym. Czyli widać, że spółka też działa, ma częściowo właśnie w przeciwieństwie do Intela, już technologiczne podstawy, żeby to robić, natomiast nie jest na tak wysokim poziomie jak NVIDIA. No i pytanie teraz, czy rynek podzieli ten tort mimo wszystko na dwa, tam pozostawiając tego Intela z nieco mniejszym kawałkiem tego tortu, czy jednak NVIDIA będzie przejmowała, czyli gigant stanie się jeszcze większy. I myślę, że to jest pytanie, które będą sobie zadawać inwestorzy w najbliższym czasie, natomiast no już teraz ta wycena i tak jest dość atrakcyjna i przede wszystkim zwróciłbym uwagę teraz na te techniczne kwestie w samym wykresie, tak? Czyli czy już na tym poziomie, przy aktualnej wycenie jest szansa, żeby inwestorzy wierzyli w ten scenariusz pozytywny i te najbliższe opory pokonali, czy jednak czeka nas w tym momencie korekta. Wydaje się, ten scenariusz korekty przy takich poziomach mimo wszystko jest realny, bo jednak ten wykres nie wygląda tak jak wykres NVIDIA. Tutaj mieliśmy jednak kilkakrotnie walkę z tym aktualnym oporem. Rynek podchodził pod ten poziom, czyli widać, że to są poziomy, na których popyt i podaż mają spory orzeł do zgryzienia i właśnie myślę, że inwestorzy zastanawiają się, jak to te przyszłe zyski spółki będą kształtowały, a jeszcze może odnośnie samych zysków właśnie, bo to jest też istotne w kontekście tego, co teraz spółka działa, no bo to nie tylko światem sztucznej inteligencji żyją producenci mikroprocesorów, no ale jednak też sprzedaż sprzętu, gdzie te chipy są wszędzie, jest tutaj istotna. No a mamy spowolnienie w Chinach, tutaj jednak są obawy takie, że tamten rynek bardzo ważny dla AMD również spowolni. No i to też może być wyceniane, to też może być powód, że nie mamy tej takiej tutaj gorączki złota, tylko jednak takie patrzenie na rzeczywistość bieżącą, która jest, tak jak w przypadku innych spółek, które nie są bezpośrednio z tym AI związane. Przenosimy się na chwilę, wracamy w zasadzie na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, Łukaszu. Przyglądamy się buybackom, wezwaniom na akcje. Chociaż wezwanie na akcje to jest taka operacja, która szczególnie popularna jest w okresie Bessy, a Bessy na polskim parkiecie nie ma. Oj, właśnie wolałbym do tego tematu nie wracać, no bo to jest przykry temat przecież tych spółek. Buybacki, no... Znaczy, są dwa aspekty, tak? Przykry temat, bo te pokazują, że wyceny są na tyle niskie, że warto przeprowadzać buybacki, warto przeprowadzać wezwania i wycofywać spółki z giełdy. I takich przykładów mamy sporo. A jednocześnie to, co powiedziałem na początku, można powiedzieć i przetłumaczyć to optymistycznie co do potencjału wzrostów na naszej giełdzie, że inwestorzy widzą pozytyw, jeżeli chodzi o przyszłość. I uważają, że jeżeli są w dobrej kondycji finansowej w tym momencie, te wyceny są za niskie, są atrakcyjne i wolą przez tego typu zabiegi zagarnąć część po prostu tych akcji, zaparkować dla siebie, a później mogą je najwyżej wyemitować gdzieś tam w przyszłości albo wrócić na giełdę w innej postaci w przyszłości. No i sporo tego mamy dzisiaj gdzieś tam od Asseco, bodajże to na Pulsie Biznesu była informacja o potencjale decyzji buybacku za ponad 1 miliard. Mamy przecież buyback Huge'a, oczywiście tam najważniejsza kwestia wezwania STS, wcześniej Ciech, Alumetal teraz z wyższą ceną wezwania. No, widać, że sporo, naprawdę sporo tego jest i
to jest bardzo ciekawe to, co to powiedziałeś, co powiedziałeś. Oczywiście tak jest, że głównie w przypadku Bessy czy takiego zupełnego marazmu trendu horyzontalnego, który nastąpił po dużej Bessie, to wtedy mamy do czynienia z takimi zjawiskami, a teraz przecież, no dobrze, to nie jest Hossa, ale są wzrosty i tak jak na początku mówiliśmy, no MWIG 40, SWIG 80 długoterminowo, no to są relatywnie wysokie kursy, więc widać, że według tych, którzy decydują się o buybackach czy o wezwaniach, oczywiście przyczyny są różne, tutaj bardzo, bardzo generalizuję, ale że wygląda na to, że oni uważają, że kursy są bardzo atrakcyjne, więc to jest ta kwestia optymistyczna, jakaś wskazówka po prostu dla inwestorów, a pesymistyczne jest to, że po prostu mniej akcji w obrocie, jeszcze mniejsza płynność, mniej tych bardzo atrakcyjnych akcji, spółek w obrocie na naszej giełdzie, więc to na pewno generalnie długoterminowo dla naszej giełdy jako miejsca obrotu, na którym miałby zaglądać kapitał zagraniczny, to nie jest dobra informacja. I na koniec będzie chyba słodko, bo będziemy mówili, Macieju, o cukrze. To jest surowiec, który prezentuje się ostatnio, jeśli chodzi o kontrakty terminowe, na rynkach bardzo dobrze, bo możemy mówić o takim konsekwentnym wzroście ceny cukru w ostatnich latach, chociaż ostatni miesiąc pod tym względem nie jest udany. Słodka Hossa, tak można by to nazwać, no przy czym faktycznie tak, słodka Hossa z majową korektą, ale teraz znowu słodkie odbicie, także tutaj na pocieszenie dla tych, którzy na tym rynku inwestują. No pytanie, czy pocieszenie dla konsumentów, bo jednak wysokie ceny cukru mają konsekwencje dla całego przemysłu spożywczego, no to się odbija na inflacji, no i tutaj można oczywiście całą tą spiralę omawiać, uruchamiać, no ale nie o to chodzi, pozostanie może przy samym cukrze, jak ta cena kształtuje, z czego się wbiorą tak wysokie ceny, skąd się wzięły. Dojście jednak wzrosty o 60% ponad od października ubiegłego roku właśnie do tej korekty, która miała miejsce w maju. No przede wszystkim tutaj mamy kwestie oczywiście pogodowe. No i mówiąc o cukrze, powinniśmy patrzeć na trzy kraje w zasadzie. Indie, Brazylia, Tajlandia, głównych producentów tego surowca. Mamy za sobą bardzo wysokie temperatury, obfite deszcze i one właśnie w tych głównych obszarach produkcji czy upraw cukru mocno uderzyły w plony, no i stąd tak wysokie ceny, a wydaje się, że te zmiany klimatyczne, które mają miejsce, no tutaj znowu to nie mówię od siebie, tylko eksperci od właśnie klimatu się wypowiadają, że może to powodować, że takie stany, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, w poprzednim roku właśnie, czyli te takich utrzymujących się wysokich temperatur, mocnych opadów, które uderzają w plony, no to się może powtarzać, ten czynnik może z nami pozostać. Zresztą już teraz kolejne obawy budzi El Niño, który może też zaszkodzić właśnie uprawom i to nie tylko w Indiach, bo tutaj przede wszystkim te uprawy w Indiach są zagrożone, no ale konsekwencje mogą być również dla innych obszarów upraw, czyli właśnie między innymi dla Brazylii czy właśnie wspomnianej Tajlandii. Także jest ryzyko, że po tej korekcie, jeżeli się zmaterializują te trwające dłużej niż standardowo okresy bardzo obfitych opadów, właśnie spowodowane tym El Niño, może to mocno uderzyć właśnie i pociągnąć jeszcze bardziej w górę te ceny. Także na pewno jest to kolejny taki instrument, który z jednej strony zmienił się, tak, na przestrzeni ostatnich lat, nieco zmienia się jego charakterystyka, trochę spekulacyjnie daje też możliwości, więc tutaj warto patrzeć na to. I też co do samego cukru, tutaj te instytucje zajmujące się rynkiem cukru, to między innymi Międzynarodowa Agencja Cukru, czy tam International Sugar Organization, tak to chyba się tłumaczy na język polski właśnie jako Międzynarodowa Organizacja Rynku Cukru, wskazała, że i tutaj w raporcie wykazała, że już w tym momencie zmienia się proporcja przerabiania cukru właśnie z, jakby inaczej,
trzciny cukrowej na cukier względem etanolu, czyli już teraz ten etanol coraz mniej, coraz więcej cukier, czy te proporcje dość mocno się zmieniają. No i też pytanie właśnie, czy wkrótce w kontekście tego, bo tak to wyglądało na przykład na rynku katalizatorów, kiedy palat był wypierany przez platynę, to czy tak sama sytuacja nie będzie tutaj, że wkrótce właśnie przez te ceny cukru będzie warto się przyglądać na przykład producentom alkoholi, bo wtedy też to będzie miało wpływ na wycenę ich produktów. Także tutaj te konsekwencje właśnie w związku cukru to są bardzo szerokie, ale co do samego cukru, te poziomy, które są teraz, czyli jesteśmy w okolicach, patrząc na wykresie, 26 centów za funt w tych okolicach, pokonanie historycznego szczytu w tym momencie, no to stanowi przez ten szczyt najbliższy istotny opór, no ale jeżeli te czynniki no, typowe dla tego rynku, czyli czynniki pogodowe, czynniki takie stricte fundamentalne, nie techniczne, bo tutaj to, że mamy szczyty, nie powinno mieć większego znaczenia w przypadku dużego ryzyka spadku podaży, no to mogą wziąć górę, więc mogą te poziomy zostać wybite. Przy czym, jeżeli patrzymy sobie na wybijanie szczytów na tego typu rynku, tutaj nie ma takiej gigantycznej dynamiki po wybiciu szczytu, że rynek natychmiast leci gdzieś w kosmos, tylko raczej te ceny się przez jakiś czas stabilizują i konsolidują w okolicach takiego wybicia. Także też tutaj pod kątem takim spekulacyjnym, jeżeli ktoś liczy na taki po pokonaniu oporu właśnie tego wyznaczonego przez szczyt na jakiś gigantyczny ruch, no to tutaj na pewno ostrożnie jest skazana, bo tutaj można się na czymś takim zawieść. O cukrze, marihuanie i trochę o alkoholu, a także o spółkach i indeksach giełdowych mówili Maciej Leściosz, Łukasz Warden, CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. To już wszystko w programie Artyści Rynków, a następny odcinek tego cyklu w czwartek 22 czerwca. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.